Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony, to jest kolejny odcinek od frajera do milionera wraz z Kamisiem. Cieło. Kasprem. Cześć. I gdzieś tam jest Manekiem. Dzień dobry, mi się robię. I ogólnie lecimy odcinek od razu po kolejnym odcinku, po poprzednim odcinku. Kamiś nadal tnie, tutaj Kasper nadal orze, znaczy jest Manek coraz tego. Robię misję, a ja jadę sobie siać. Pszenicę. Ogólnie jak zobaczycie te pole, to nie załamcie się, ale fajnie jest, fajne jest. Na jednym polu są zrobione trzy rzeczy. Więc jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to zapraszam na poprzedni odcinek do Kamisia. No i lecimy sobie siać. Miałem siać pszenicę. Jęczmieca się chyba pszenicę. Jęczmień miałem siać. No miałem siać jęczmień, a zasiałem pszenicę. To nie, poczekaj. Nie, dobra, zacznijmy na jęczmień, sorry. Powaliłem tego. Teksturki. Dobra, no jesteśmy na polu, rozkładamy się. Teraz tutaj kończę w sumie. Ej, pełen jest tam. No to już nie, ja już teraz nie tego, nie pomogę. No dobra, ja postaram się. Oczywiście postaję, więc oczywiście. Jestem pełny. No ja co ogólnie siejemy. Ogólnie mamy tak dużo upraw w silosach, że, więc jeżeli byśmy to sprzedali, to naprawdę byśmy ładny, gruby hajs za to zarobili. Bo 20 ton pszenicy, no dobra, sprzedamy to po 800, no to już mamy ładny hajs. To gdzieś dobre 18-17 tysięcy. Jęczmień za 1500, jakbyśmy sprzedali tam 1400, to byśmy mieli gdzieś 55 tysięcy, plus minus. I teraz kukurydzy też duży hajs dostaniemy jeszcze. Ej, to jęczmień w silosie, nie mamy pszenicy, mam tylko. Co? Jęczmienia w silosie nie mamy. No. Dawaj, jedź! No, bo mamy, dobra, mamy 40 ton rzepaku jeszcze. No właśnie, mówię o tym. Tylko, że ceny nie ma. Mi się przydała. No i tak. Cena na pszenicę i na kukurydzę rośnie, ale na kukurydzę taka średnia. Jeszcze jakbyś tak 100 euro, to już bym się zastanawiał nad sprzedażą, ale nad tym. Nad pszenicą to nawet nie. Nie wiem, po ile my sprzedaliśmy pszenicę zawsze? 800 czy ile? 87 chyba nawet. No, czemu zasadzie nie sypie? Bo już jest pełna pierwszym szczepem. Aha. To nieźle, kombajnista widzi, że jest pełna, a kierowca nie widzi, że jest pełna. No, z kabiny jeszcze widzę. Ale kierowca to może mi ciężko, żeby widzieć lisy w sumie. No to prawda, akurat. To jest brawo, ale tak to teraz to powinieneś widzieć. No w realu to ja. Dobra, no, ci tu zostawiam. Kukurydza przeryżną, nie wiem kto, ale ładnie się ktoś przeryżną. Po tym śladem od kukurydzy. Ja się przyznaję, bo mi nie wczytały się tekstury. Ty się nie wypłacisz. Tekstury mi się nie rzepak, kukurydza, co jeszcze? Ale my jesteśmy stratni teraz i tam pierdzie. Za darmo robię, więc się oczywiście. Za darmo. Nie, za darmo, ty powinieneś nam jeszcze powiedzieć, że my pozwalamy ci grać. Właśnie. No. Ja nie wiem, kurde, jesteśmy teraz kredyty musimy brać, bo takie mam straty teraz już. Nowe pole trzeba kupić za 100, ile tam tysięcy? No. Gdzie tam jest Kamiś? 125? Tak, i będzie tam trzeba dorać trochę pola i prawie zasieć na tych kawałkach. Na samym polu sobie trzeba zasieć. No to ty możesz robić zorania z pola, albo nie wiem. No. Albo siewów buraka możesz zrobić. To zrobimy z zorania od razu. A chcę siewów w burakach, a ty będziesz miał dwa siewy. A nie. Ja nie chcę siewów buraka, bo ja robiłem sezon temu siewy kukurydzy, więc znowu ten sam siewnik. No co, jak to zrobić? Nie wiem, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Odcinka. Ile mamy agregatów? Jeden, nie? Cztery. No dwa mamy agregaty, naprawdę, bo mamy jeszcze bronę też, bronę mechaniczną. Glebo gra za arkę. Ja, to jest broma. No ale normalnie potocznie mówisz. Broda aktywna. Mechaniczna. Aktywna. Mechaniczna. To jest taka, że ma dwa kolce i na boki tylko się te klusze. To jest broma mechaniczna nazwana, tak farmingo. A, to nie powinna być aktywna nazwana. To nie wiem jak ma być, ale wiem, że jest nagrywana tak. 26, to byśmy to pojechali chociaż we dwóch może obrać. To ty byś co może walnął... Aha, wtedy czekaj, bym miał orkę, tak? Mhm. Teraz po tym, to ty byś mógł w sumie... Ty z agregacji masz, ja? Mam. Kurde. Kiedy? Nie mam. Co zrobiłeś w poprzednim odcinku? O Jezu, to siewy kukurydzy.
ale ty w poprzednim odcinku robiłeś siebie. No, a teraz ty robisz w poprzednim odcinku swoim, czyli przez chwilę nagrywaliśmy księcia jego, jej. A teraz robisz co? Siewy, jęczmienia. Dobra, to na następnym odcinku ja będę miał ten, tam pojedziemy orać. A no. Ty byś nie chciał mieć się trawy znowu. To byś mógł w sumie, wtedy byście agregatowali we dwóch. A ja bym może się ten, braki. Tak, agregatował. Ale bo kamień, ogólnie tam jest teraz taka sprawa, jest, bo na tamtym polu jest słonecznik. My w tym momencie mamy header do kukurydzy słonecznik itp. Więc by można go od razu siąść, tylko że on jeszcze rośnie, nie? No, to się wykombinuje. Ale się go zetnie. Taki słonecznik. Nie będziemy spędzić coś na pulsie. No tylko, że wiesz, ja muszę zasiać pole, dopiero będzie można przyspieszać czas, nie? Bo tak połowa pola tak będzie lipnie, jak rośnie. No i koszone, jadę na 11. Ty, ja ci powiem, że mi pola zbraknie na odcinek. No, to się przyspieszać. Nie, bo tutaj by było za arenę, to wy byście agregatowali we dwóch, a ja bym się buraki. A trzeci może siać trawę, przy tym czwarty. Ja szczególnie odzrobię trochę. Ja bym z buraki posiał, bo jeszcze nie siałem. Jo, smak zrobi, chyba z 2 się koła. No co ty? 10. No ale strój dużo zrobił. 28 tysięcy mieliśmy po sprzedaniu rzepaku. 24. 24, bo coś tam jeszcze było ulepszane, to dalej. No to dużo. No to 13 koła na plus. 13 to jest tak. No to w sumie. Słonecznik będziemy trochę na plus jeszcze. A zobaczmy sobie ceny słonecznika. 1600. No słonecznik też by można polecieć w sumie. Chyba mnie wywali. Kiedyś. Ale słonecznik nie mało cypie, ale kurde. Teraz przejdę zrobić. Co? Darek dużo nie kosztuje. Ciemnik mamy. Ale ogólnie jak kupimy znowu tę z tą łąkę, nie? No to będziemy już tutaj szli w te owce. No owiec mamy wszystko. Ja znowu szedł w pole, bo pamiętacie, że pól na takie święto jak teraz mamy, to nie jest ma, dużo. Mała pól właśnie. Tylko że jedynie co to jest ubolewamy, no to nad pługiem, no to naprawdę pług. Jakbyśmy na przykład mieli sieć kukurydzy czy coś takiego, no to już to jest gorzej. Ale jeżeli mamy świat zboża, to. No też pług jak we trzech wleci, to też nie ma jakiejś tragedii. No jak we trzech, no ale jednak trzy osoby to robią, nie? No to. No kiedy wleci, to też lepiej, nie? Tylko trochę będzie męczenia w scenie, bo na tym 20, na przykład na tym kawałku też trochę coś połączyć z tym dużym pługiem. No ale wiesz, jednak mamy PO 5, nie? No to. I tak by się przydał taki pług. No. Nie wiem kto tam ogarnia przyczepę, ale już by mógł ktoś jechał wysypać i przyjechać. Ja nie ogarniam. Nie wcale. No dobra, gdzie jesteś? Pierwszy wysypać z nich na farmę, a później przyjechać tutaj. Do mnie. No dobra. A no dobra. Tak teraz patrzę na te ceny wszystkiego. I ogólnie trzy ceny rosną na pszenicę. Jedna cena rośnie na rzepak, dopiero jest 1010. I co czas na tą kukurydzę rośnie cena, nawet dwie ceny rosną. I ogólnie tak, ta cena, jedna jest cena 748 i goni tą lepszą, jest 786 ta lepsza. 8 pod górkę, nie płoną. Więc jeżeli dobrze cena dojdzie w tym odcinku, to nawet możemy sprzedać, będą pojechać sprzedać co. No, to dobrze. Ale nie wiem co, czy... Pszenica? Nie, kukurydzę. No. No bo za 900 sprzedajemy, czy nie jeszcze? Nie, no za 900 to bym sprzedał już, jakby było. Jak na razie jest niecałe 8, więc zobaczymy jak będzie rosło. Bo już było fajnie, bo można trochę kredytu oddać. Nie będzie można kredytu oddać, bo musimy kupić w tym sezonie łąkę, bo my nigdy nie zrobimy nic z tymi owcami. My już się męczymy kolejny sezon z tymi owcami i nadal nie mamy ich. Ale pastisko mamy. No super, pastisko. To może wynajmijmy te pastisko dla komuś jakiejś innemu rolnikowi, może szybciej dojdzie do tych owiec. No a my zróbmy sobie zagrodę w stylu się od kiszonki, jakieś dwie deski dajmy i będziemy trzymać tam oce.
Jakby się tak dało, to bym od razu tak zrobił. Przeoramy ten beton, co jest pod spodem, zasiemy tą trawę i będą mieli trawę i nawet nie będzie trzeba mi łąki ciąć. O, ale by było zysk. Tam się przez ten desk będzie rzucał, bo to żaruje i... Byśmy tak, byśmy tyle jak ubili owiec, żeby tylko stały koło siebie, nic się nie ruszały i... Wiesz... Będą stały koło siebie, nic się nie będą się ruszały i... Tylko wiesz, będą jadły to co jest pod nimi. I jedna się obstra, druga łeb obstra. No i dobrze. Jedna się zestra, druga się zestra. A jeszcze no to gdzie? I co będzie? Najlepiej będzie miała to, co będzie stała na całym przodzie, bo jak się ona zesra... Nikt przed nią się na nią nie zesra, a jak ona się zesra, to... Ja coś ci powiem... Gdzie... Mucisz? Na samym końcu pola jest. A gdzie mucisz? No, 11. Okej. To no jest 11 minut odcinka, już mam prawie 1/3 jeszcze do zasiania. No, ale szybko tam dzisiaj jadę do siebie. Jo, a ja się trochę miałem zasiane już na początku odcinka, nie? Bo przed odcinkiem jeszcze siedziałem trochę, bo... No. O, i chyba kukury dostanie na 8 stówach kamieś. To lipa. Ale nie wiem, co on sobie sprzedawał. Pszenica stanęła na 7 niecałych. Rzepak 1030 rośnie. Nie no, za 8 stówek bym nie sprzedawał jeszcze. Ja to będę poczekał, trudno. Na pewno będzie nam się przydała ten kas, ta kasa za kukurydzę, no ale jednak... Później się odda kraje i tyle. No bo... Powiem ci, że... Ładnie zaczęliśmy spłacać go, ale po jak zrobiliśmy gospodarstwo, znowu wróciliśmy na ten sam pułap, więc... Bo? Pięknie. Jestem w dupie kompletnej. Ale gospa jak wygląda, nie? No. Ładnie. Kurde, cena soi 1700, nie? Nice. To też by trzeba jakieś zasiać, bo mięsze nie mieliśmy od początku sezonu, więc to może mogło być ładna cena, może być za to. Właśnie. Ogólnie ta cena niższa za kukurydzę urosła o 5, w tym samym czasie co ta cena wyższa kukurydzy urosła o 1. Czekaj, bo zgas nawet, to się spalić. No nie, będzie zaraz się ciemno robiło. No nie, Kasper próbuje podjechać, panie, a odciągnika by się to... Dobra, ja... Dawaj, stój. Boże, co jest takiego trudnego w podjeżdżaniu do kombajnu? Boże. Ja już widzę Kaspra, który podjeżdża w realu pod kombajnie. Nie wiem, za dużo header. Ja już widzę tego Kaspra, który podjeżdża w realu pod header. O, jest łatwiej, umiesz. Ale co byś zjechać koło niego? To jest trudniej. On mówi, jeszcze dwójca, Kasper tam jedzie pod headerem, patrzy na piątki, Ferguson. Tak, rurę, sypie mu ziarka na kabinę, a ciągnika, nie mówi co. Nie mamy 60. Jakbyś był kamienia, to byś wiedział. A no, umie, A to ja się lepiej nie będę dotykał. Ja bym musiał kamień zaraz lecieć, nie? Jak coś. Gdzie? Bo ciocia z wujkiem na nie przyjeżdżam. To jem! Ale po odcinku już, nie? No właśnie. Ja mówię ogólnie o GTA. O GTA mówię. A po GTA? Nie, mówię o GTA, że nie będę. O, super. No jaki żal. I co do szkoły, panowie? Ale to najgorzej. I faria. Teraz masz 2000. Ty, Lisu, masz fajnie. Czemu? Możesz się... We wtorek już ostatni dzień. Tam tydzień ma być śnieg przez popadać, nie? Nie. Tak, oglądałem wczoraj pogodę z postem. Cały tydzień ma padać śnieg, ale ma być temperatura tak minus 1, 1 stopień, 0 stopni, minus 1, minus 2, coś takiego ma być. No to tak będzie padać, bo padać. A i dwa dni z jednego tygodnia ma być dwa dni śnieg z deszczem, nie? Nic nie wiem. Może przywali pozornie, może nie przywali. Wątpię. Tak, to wczoraj, nie wczoraj. 3 dni
Od środy do piątku było ładnie. To przewalił wtedy. No. O ciebie jak tam jest, Marek, pogoda? No nie ma śniegu. Porno i duszno. No, porno i duszno, no. A, no właśnie nie. Bo jest tak cienko, bo... Ładna pogoda. Był śnieg, śniegu nie ma ugradli. Padało, a teraz nie pada. Gdzie tu? Na znoczek ktoś ukradł. No, mówię właśnie też. Wstajemy, idziemy spać, pełno śniegu, wstajemy rano, nie ma śniegu. Patrzę, o śnieg jest. Teraz wstaję i wstaję, ukradli. My już takie plany mieliśmy na sobotę, nie? No. Dupa, ukradli śnieg. Siadam kawę. O Boże, co za... Siema, Smajek. Siema. To snapy porobić. Ja, no. Jeszcze 9 kamień i jesteśmy na 800 pułapie na za kukurydzę. O! 800. No 800, ale jeszcze 9 zł musimy dodać. No kurde! Co się stało? O kurde, sorka. Co jest to? Telefon mi spadł. O Jezu, to nie schodził. Dawaj Antek betonia, szybciej, szybciej, gazu, gazu mu. Szybciej tą betoniarką, bo ty nie zdążysz, bo cement ci zamarznie. No. Szybciej z tą betoniarką. Szybciej mięsaj. No, szybciej mięsaj. Jaki szanszaj? Znaczy kręć, a nie mięsaj. No, kręć, kręć szybciej. Kręć maleńka. W ogóle cena za rzepak jest 999. A, płyna przyczepa. Jedziemy do kina w ferie? W drugi tydzień spoko. Chłopaki, jedziemy do kina, chłopaki. Nie wiem nic jeszcze. Drugi tydzień mi pasuje, pierwszy nie. Pierw trzeba kulik zrobić. Jo, na śniegu. Jak to musi być śnieg? No wiem. Jak chcesz, to już ci mogę kulik zrobić po betonie, zapowiedzisz. O nie. Na dupie. O nie. Jo, za nogę cię podczepimy do linki i będziemy jechać. No, ale z ciągnika z kół będzie błoto leciało, to kąpiel będziesz teraz błoto, to po betonie zapowiedzisz. Będzie nic. To o może nie, dziękuję. No, to będziemy jechać tam na kamieniu polu. Będziemy jechać przy bagnie, zrobimy taką długą tą linkę, że tak pójdziesz bokiem, że wyledzisz w bagnie, no. Wykąpiesz się i znowu będziesz wracał przez pole i znowu się wymarzysz. What the fuck? I ogólnie cena rośnie kukurydzy, a spadło jeden, rozumiecie to? I panowie, rozumiecie to? Cena kukurydzy rośnie, ale spadło o jeden. Aha. Jakiś bug. Ale rośnie. Ale rośnie. Ale spadło. Ale spadło. To był bug. Jakiś. To był bug, trzeba iść takie... To był bug. Przyszedł on i przypowiedział... To był bug, big bug. To był bug. James bug. To był bug, przyszedł i powiedział big A, bug. Jak to chce. No bułkę, no, co jem. Jaka bułka? Jestem ugodny, to se zjem. No nie. O nie, weź mnie nie przypomina. Ja takiego mema zrobię, tylko muszę twoje zdjęcie mieć. O nie. Oj, cena kukurydzy stanęła. Bułkę. Ja mam nawet zdjęcie Kaspra, jak jeszcze byłem w siedzie gimnazjum, jak sprzątał paluszki czy chrupki, nie? Bo rozwali całe... Z miotełką mam zdjęcie, albo nawet mam chyba filmik, jak sprzątam. Ale ja tego nie zrobiłem. Jak to nie? No rynek, albo ty. Chyba już ty. Nie. Tak. A ja mam takiego pięknego mema, już będzie Kasper, który coś je i jeszcze... O, co jest? Bułkę se jem. Ale będzie się robi bułkę, jak... O, jest.
No, twoje hobby, no. Nagrywanie od środka. Kogo? Szeszkarni. No, nie, niestety. No, kasko. O nie. O nie, nie, kasko. Nawet hobby ci powiem. Ale nie hobby. Moje. Jak ty twoje? No nie. Lubię, że ciebie. Sam siebie. Jezu, ile to jest chłastów tej kukurydzy. Jak mnie opryskiwałeś? Ja opryskiwałem akurat. A kto opryskał? Nowym nie siewnikiem, opryskiwaczem. O, nowy opryskiwacz. Bijacki, 400 litrów, 15 metrów szerokości, z hydraulika. Niebieski kolor. Wow, niebieski kolor. Wow. Wow. Końcówki RSM. Zbiorniczek do pukania, zbiorniczek. Nie, rozdział skoły, ciśnienie od farmo. Biarski, zielony, czerwona rama. Fuj, zielony. Nie ma takiego biarski, zielony. Jest, malowali. Bilacki chyba. Pilmer jest. Nie, ja byłem zielony, cyklon jest zielony. Nie, cyklon jest zielony. To może. Akurat tak mi wychodzi, że przyjadę w jedną stronę i w drugą stronę i akurat się sypię na końcu pola. To nie jest. Mam pełen zbiornik akurat, a tak idę alo. Ci zapakowałem. A ja mam 27 minut i właśnie kończę pole. O, teraz. Ja jestem pełen akurat. Można New Holanda zabrać. Tylko niech uważacie, że policja was się zapała, bo z tyłu światła nie ma w New Holandzie. Ja tam orzę dalej nie będę brał go. No serio, w tym New Holandzie poszło światło, on się wcale nie będzie palić. Już jest od starej ściciał, nie bez kitu. No możliwe, bo cena tak ładnie mu spala, że wiesz. Ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie. Coś ci powiem, to jest od pierwszego odcinka kupiony. Dobra? Nie. Od waszej serii, to ona tego już lampa pękła. Zbiła się, jak to mówię. Lampa pękła. Ale na serio. Wszystko ten motyw zbiła. Nie działa po prostu już ta lampa. I teraz akurat przejadę w jedną, nie przejadę w jedną i z powrotem, bo to na 600. No i kolejny kontrakt zaliczony. Ale Spanek dużo zarobił. Ile zarobił? 13? Zarobił dokładnie. Dokładnie zarobił 29 tysięcy. Z moich obliczeń. To w sumie dużo. Z twoich obliczeń mówisz, tak? Nie no, mniej więcej. To z moich obliczeń zarobił 30. No, czyli zarobił 30, no. A tak naprawdę ile zarobił? 30. Co? Tak. A bo zobaczyłeś na te? Nie, bo było 24 400. Pamiętasz, jak jeszcze Smanek mówił, że taka fajna cyfra? Zarobił 25 tysięcy. 30. 25. To czemu jest zarobione z kontraktu 25 tysięcy? Bo tak. Ja byłem bliżej, jest, grałem. Nieprawda. Ogólnie to tak robi, czy nie? Ogólnie to w tym momencie będziemy kończyć do osiężego. Proszę do kowania, słuchowania po sekadarzy. Zapraszam na poprzedni kolejny odcineczek do Kamicza. Zapraszam na kanał chłopaków. I następnego trzymajcie się. Cześć. Cześć.